W niektórych przypadkach, jeśli chodzi o sprawną wymianę jednostki napędowej, różne inne kłopoty też się zdarzały dzisiaj w Hasie. Problemy ze sprzęgłem, tam Magnussen za dużo okrążeń nie najeździł po południu, ale i tak czapki z głów, jeśli chodzi o samo przygotowanie. A ten brak jedynki, brak szóstki to też chyba dobra wiadomość, bo nikt ani się nie wybija jakoś szczególnie do przodu, ani nikt nie zostaje szczególnie z tyłu, chociaż i tak świetnie wiemy, kto jest faworytem przed Melbourne, prawda? I chyba od tego zespołu zaczniemy. Myślę, że właśnie posłuchamy sobie teraz kierowcy z tego zespołu, który jest faworyzowany. No i to też jest kierowca, którego chyba jednak wszyscy stawiają w roli faworyta do zdobycia w tym roku tytułu Mistrza Świata. Czy Bottas 3-0 się nam szykuje? Troszkę zaczynam w to wątpić, ale oczywiście trzymamy kciuki za każdego kierowcę, żeby dawał z siebie wszystko, abyśmy mieli tę walkę w tym sezonie jak najbardziej wyrównaną. No to słuchamy Lewisa Hamiltona w takim razie.